Serdecznie witamy na briefingu prasowym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Jarosławiu. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing będzie obejmował sprawę złożenia wniosku przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie sytuacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Szanowni Państwo, do nas, do radnych, docierają różnego rodzaju niepokojące głosy odnośnie sytuacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dlatego postanowiliśmy złożyć wniosek do pana burmistrza, aby albo zdementował, albo potwierdził sytuację, która się miała miejsce lub domniemywa się, że była miejsce takie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, tutaj prosiłbym teraz panią przewodniczącą Anetę Makarską o przeczytanie pytań, które zostały złożone do pana burmistrza. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przeczytać te pytania. Pytanie pierwsze. Czy prawdą jest, że w celu uniknięcia konkursu na zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji doszło do fikcyjnego zatrudnienia dotychczasowego dyrektora na jeden dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Drugie pytanie. Czy prawdą jest, że od kilku lat kwitł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji proceder sprzedaży usług hotelowych ze stratą dla miasta, a na korzyść prywatnego przedsiębiorcy? Trzecie pytanie. Czy prawdą jest, że doszło do wyprowadzania środków publicznych z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zawieranie fikcyjnych umów zleceń i umów o dzieło? Czwarte pytanie. Czy prawdą jest, że na przestrzeni ostatnich 2 lat doszło do poważnych nadużyć w kwestii wykorzystywania przez dyrekcję środków publicznych przeznaczonych na wyjazdy służbowe? Pytanie piąte. Czy prawdą jest, że kontrola przeprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wydawanie ich niezgodnie z przeznaczeniem? Szóste pytanie. Czy prawdą jest, że wspomniana kontrola, o której pan burmistrz Paluch rzekomo nie wiedział, skierowała miażdżący raport ze wskazaniem nieprawidłowości do Regionalnej Izby Obrachunkowej? Siódme pytanie. Czy prawdą jest, że w związku ze wspomnianymi nieprawidłowościami toczy się postępowanie w prokuraturze? To są, proszę Państwa, te pytania, o odpowiedź na które wnioskujemy i właśnie, to jest ten nasz wniosek o udostępnienie danych, o udostępnienie informacji publicznej i chciałam bardzo podziękować za uwagę.